Jakie są najgorsze filmy w historii? Cóż, myślę, że zdania na ten temat mogą być podzielone, tym niemniej stwierdziłem, że zrobimy sobie małą zabawę. Bierzemy trzy popularne serwisy filmowe, IMDb, Rotten Tomatoes oraz nasz polski Filmweb. Na każdym z nich ograniczamy listy wyszukiwania i odnajdujemy po trzy najgorzej oceniane filmy wszechczasów. Co nam wyjdzie? Zobaczmy. Zacznijmy od IMDb, głównie dlatego, bo najczęściej korzystam właśnie z tego serwisu. Trzy najgorsze filmy. Manos, Ręce Przeznaczenia, Super Dzieciaki, Geniusze w Pieluchach 2 oraz Totalny Kataklizm. Manos, God of Primal Darkness. Manos, Ręce Przeznaczenia to film z 1966 roku. Opowiada o losach rodziny, która jadąc na wesołą wycieczkę, gubi się i trafia w ręce tajemniczego kultu czczącego szatana. Powiem wam tak, w tym filmie położone jest praktycznie wszystko. Od aktorstwa, poprzez zdjęcia, scenografię, nie mówiąc o niesamowicie suchych dialogach. Ale to, co się ewidentnie wybija dumnie naprzód, to montaż. Słuchajcie, jeśli zastanawiacie się, co to znaczy zły montaż i czy da się taki twór zauważyć w filmie, to polecam właśnie seans kilku scen z Manos. Ten film jest tak źle zmontowany, że obejrzenie go jest wręcz pouczające, gdyż pozwala docenić te produkcje, które są poprawnie posklejane. Kadry zupełnie do siebie nie pasują, kolejne sklejki są wrzucone bez żadnego ładu i składu, łamane są podstawowe zasady, takie jak reguła 180 stopni w trakcie dialogów. Twórcy potrafią nam pokazać tył głowy osoby, która wypowiada swoją kwestię. Serio, widzimy po prostu jej gadające włosy. Sceny są tak cięte, że po prostu zaczynamy się gubić w tym, gdzie kto stoi, do kogo mówi i na co patrzy. Wyśmienita rzecz. Polecam. When an evil villain. Super Dzieciaki, Geniusze w Pieluchach 2. W sumie tytuł już wszystko wyjaśnia. Jest to opowieść o małych dzieciakach, które posiadają supermoce i walczą z typowo komiksowym złoczyńcą. Nim zaczniemy ten film obśmiewać, to muszę zaznaczyć, że twórcom należy się szacunek za zrealizowanie pełnego fabularnego filmu z niemowlakami i małymi dzieciakami w roli głównej. Reżyserowanie tak małych dzieci na planie to prawdziwy koszmar. Wiem o tym dobrze, bo sam brałem udział w realizacji jednej reklamy z niemowlakiem i jedną prostą scenę, która była do nakręcenia w 30 minut, robiliśmy prawie cały dzień. Straszne. Zatem wiecie, nie mieli lekko, to na pewno. Tym niemniej powstał film, który może i posiada ciekawą, kolorową stylistykę, ale poza tym podobno został aktorski i scenariuszowo zupełnie położony. Totalny Kataklizm to film, w którym wystąpiła Kim Kardashian. W sumie to najważniejsza informacja, która może nas zainteresować. Poza tym trudno tak naprawdę tę produkcję zdefiniować. To jakiś dziwny komediowy twór przedstawiający barwne życie amerykańskich nastolatków, którzy imprezując natrafiają na paranormalne zjawiska. Sam pomysł na tą opowieść może okropny nie jest, ale w odbiorze dość mocno przeszkadza tragiczny humor. Absolutnie wszystkie dowcipy w tym filmie są bardzo niskich lotów, zrealizowane niesamowicie sztywno, wręcz żenująco. O czymś takim jak gra aktorska również możemy właściwie zapomnieć. Mam chociaż nadzieję, że ekipa dobrze się na planie bawiła. Disaster movie. Rzućmy sobie teraz okiem na serwis Rotten Tomatoes. Znajdziemy tutaj takie dzieła jak Tysiąc słów, Nieodebrane połączenie oraz Ballistic. Co ciekawe, na tej liście są filmy z dość uznanymi aktorami w roli głównej. No ale każdemu mogą się przytrafić złe decyzje w swojej karierze. Troszkę to pokazuje, że nawet dobrego aktora można sprowadzić do parteru, jeśli ostatecznie powstanie słaba produkcja. Jack McCall would say anything to get what he wants. Tysiąc słów to komedia z Eddie Murphym w roli głównej. Tak naprawdę pomysł na ten film jest całkiem niezły, zresztą opinie co do jakości tej produkcji są dość zróżnicowane i jak pokazują niektóre recenzje może się podobać. No ale jak widać czymś społeczności Rotten Tomatoes podpadł. Przedstawia historię agenta pracującego w wydawnictwie. Agenta, który zrobi wszystko, aby osiągnąć swój cel. Pewnego razu na terenie jego posiadłości pojawia się tajemnicze drzewo. Gdy tylko Jack wypowiada jakieś słowa, z drzewa spadają liście. Jeśli spadną wszystkie, to umrze. Brzmi ciekawie? Pewnie, według mnie super. Tym niemniej wiele osób wskazuje, że siła komediowa Eddiego Murphy'ego leży, cóż, w mówieniu. Jeśli występuje w filmie, który u podstaw zabiera mu tę najważniejszą broń, to może się skończyć różnie. Koniec końców, tak jak powiedziałem wcześniej, opinie na temat tego filmu są dość skrajne, więc chyba może się podobać.
Nieodebrane połączenie to remake japońskiego horroru o takim samym tytule. Główna bohaterka zaczyna nagle otrzymywać dziwne telefony, w których słyszy odgłosy własnej śmierci. Do akcji wkracza detektyw Edward Burns, który postanawia jej pomóc i rozwikłać tajemniczą sprawę. Niestety filmu nie widziałem, na YouTubie również nie można obejrzeć z niego zbyt wielu scen, zatem trudno mi się merytorycznie na jego temat wypowiedzieć. Natomiast osoby, które go widziały, są zgodne. Nie jest dobrze. Two deadly agents. Za to film Ballistic to w ogóle ciekawy twór. Występują w nim Antonio Banderas oraz Lucy Liu, mega znane nazwiska. Do tego aktorzy, którzy zjedli zęby na filmach akcji i potrafią w nich dobrze zagrać. Tymczasem jest to film, który pokazuje, że kiepskiego scenariusza, a przede wszystkim kiepskiej realizacji nie uratują nawet znane nazwiska. Głównym problemem tego filmu są sceny akcji i nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie składał się w 90% ze scen akcji. Niestety są one tragicznie zrealizowane. No bo wiecie, jest pełno filmów, które koncentrują się głównie na bijatykach i strzelaniu, żeby daleko nie szukać, cała popularna seria John Wick. Jednak John Wick ma pomysł na siebie, ma fajną stylistykę, dynamiczny montaż i ostatecznie jest po prostu efektownym, dobrze zrealizowanym akcyjniakiem. W Ballistic kuleje wszystko. Tania scenografia, bardzo słaby montaż, który uwydatnia wszystkie niedoróbki, okropne dłużyzny i brak interesującego pomysłu na przebieg potyczek. Ten film to zestaw najbardziej generycznych scen walki, do tego słabo zrealizowanych. Wyliczankę zakończmy szybką przebieżką przez FilmWeb. Na rzecz naszej zabawy zawęziłem filtr wyszukiwania i wybrałem filmy, które mają przynajmniej 500 oddanych głosów. I co my tu mamy? American Poltergeist, Thor Wszechmogący oraz kosmiczną nominację. Michael Caine, nice to meet you. American Poltergeist to klasyczny film o domu, w którym straszy. Niestety produkcja jest zrealizowana z wyraźnie bardzo niskim budżetem. Ujęcia są nieprzemyślane, słabo lub w ogóle nieoświetlone, źle skomponowane, aż chciałoby się użyć słowa amatorskie. Natomiast to, co bardzo odstaje swoim poziomem, to gra aktorska, a właściwie jej brak. Bohaterowie są niesamowicie plastikowi, pozbawieni jakiejkolwiek charyzmy, kwestie dialogowe wyuczone na przysłowiową blachę. Po prostu źle się ich ogląda na ekranie. Ostatecznie problemem w tym filmie nie jest sam scenariusz, od typowy horror, co cała reszta. In the land of the gods. Thor Wszechmogący. Cóż, za reżyserię tego filmu odpowiada Christopher Rey. Ma na swoim koncie takie filmy jak Mega Rekin kontra Krokozaurus, Dwugłowy Rekin atakuje, Rekin walka o życie, Trójgłowy Rekin atakuje. Myślę, że praca nad Thorem musiała być dla niego miłą odmianą. Polecam wam obejrzeć trailer tego filmu, myślę, że powie więcej niż wszystkie moje opisy razem wzięte. Wygląda troszkę jak tutorial efektów do programu After Effects pod tytułem I ty możesz zrobić swojego potwora. Zastanawiam się troszkę, dla kogo robione są takie produkcje. Jasne, istnieją filmy tak zwane guilty pleasure, które są tak złe, że aż oglądanie ich sprawia dziwną przyjemność, ale bądźmy szczerzy, film z tego gatunku też musi posiadać jakikolwiek poziom, aby utrzymać nas przy ekranie przez 2 godziny. Czy Thor Wszechmogący do nich należy? Cóż, odpowiedź na to pytanie pozostawiam wam. Na koniec mam niezłą zagwozdkę, czyli polski film pod tytułem Kosmiczna nominacja. Pierwszej części tej nazwy nawet nie staram się wypowiedzieć. Zagwozdka bierze się stąd, że filmu w ogóle nie widziałem, a co więcej, nie jestem w stanie nawet znaleźć w sieci jego trailera. Tak jakby twórcy starali się go zakopać i nikomu nie pokazywać. Cytując za FilmWebem. Irek zatrzymuje się w zakopiańskim pensjonacie, czekając na spotkanie z kosmitami. W tym samym hoteliku zameldowani są również gangsterzy. Niestety, jeśli chodzi o opinię, również muszę sobie pomóc FilmWebem. Witam, czy na FilmWebie jest jeszcze film z oceną niższą niż ta, bo taka ocena chyba pobiła rekord. Każdy, kto dał temu filmowi ocenę większą niż 1, niech się zgłosi i powie, czemu dał taką ocenę. Interesuję się psychologią i staram się zrozumieć sposób myślenia ludzi inteligentnych inaczej, a to mi bardzo to ułatwi. Jak w temacie, czy istnieje coś gorszego niż film Kosmiczna nominacja? Oczywiście oprócz Gulcza za jak myślisz. Ja osobiście nie znam nic, co mogłoby się poziomem głupoty z tym czymś równać, może jednak ktoś zna, widział coś takiego. Przełamałem się i obejrzałem ten film na trzeźwo. Co mnie do tego zmusiło? Sam nie wiem. Ale wiem, że jest to najgorszy film wszechświata. To jest film bez plusów. Nawet najgorsze filmy z pulsu zapewniają trochę śmiechu, a ten zapewnia jedynie ból głowy. Okej,
W sumie zobaczyliście 9 najgorzej ocenianych produkcji z najpopularniejszych serwisów filmowych. Oczywiście wiadomo, kierowanie się ocenami w internecie, szczególnie z takich stron, nie ma większego sensu. Każdy film warto obejrzeć samemu i wyrobić sobie własną opinię. Tym niemniej, sam byłem ciekawy, co tam drzemie na samym końcu takich list. Zwykle odpala się rankingi typu top 100 filmów, najlepsze filmy, top 10 filmów roku i tak dalej. Rzadko zaglądamy w przeciwnym kierunku. Dajcie znać, czy któreś z tych produkcji oglądaliście i czy zgadzacie się z tak niskimi ocenami. Goodbye, my face.